programatorów, dwóch informatyków, jeden kierownik. W tym momencie czekamy tutaj właśnie na pociąg naszych gate'ów. Pewnie zaraz przyjedzie z częstotliwością 2 minut. Z Częstochowy. Jeszcze na czymś nie powiedziałem. Z częstotliwością co 2 minuty. Okay. Tak chciałem powiedzieć. A, i czekamy na naszych towarzyszych podróży, dlatego że okazało się, że nielegalne są kable w Dubaju. Okazuje się, że można mieć tylko metrowy kabel, po czym się okazuje, że my mieliśmy 13 metrów, w związku z czym zostaliśmy potraktowani jako przestępcy. Zagrożenie, przestępcy, ludzie nieodpowiedzialni. No i przez kable nieśli nas spuścić do Emiratów. Jesteśmy w Dubaju, mamy przesiadkę tutaj, przylecieliśmy z Warszawy, dalej lecimy do Bangkoku na krótką przerwę techniczną i tam już do samego Hongkongu, do miejsca docelowego. Tutaj aktualnie jest za 10 pierwsza w nocy, w Polsce 2 godziny wcześniej. Także taka stopniowa gradacja tej zmiany strefy czasowej. Łącznie czas podróży to 21 godzin 5 minut, tak więc będziemy już w sobotę o 18.25 na lotnisku w Hongkongu. Tak wiemy już, że tam na nas będzie czekała delegacja z polskiego konsulatu, będą również gospodarze, udamy się do hotelu. 19, 20, 21, 22. Asiu, nasze pierwsze godziny w Hongkongu, za wami też 21-godzinna podróż. Jak wam ta podróż minęła? Bo też troszeczkę luksusów zaznałyście. Zaskakująco szybko, szczególnie ten drugi lot, który rzekomo miał trwać 11 godzin. Naprawdę bardzo szybko to zleciało. Nie wiem kiedy, w bardzo komfortowych warunkach, dlatego że miałyśmy biznes klasę, każda z nas mogła sobie swobodnie wyciągnąć nóżki, zdrzemnąć się, oprócz tego pyszne posiłki. Dlatego myślę, że najlepsza podróż jak do tej pory mnie spotkała. Bardzo przyjemnie też zostaliśmy tutaj powitani przez organizatorów i na lotnisku i w hotelu, ale dla ciebie też było to szczególnie miłe powitanie. Bardzo miły akcent, bo zostałam przywitana na lotnisku w Hongkongu tortem i ponownie drużyna zaśpiewała dla mnie 100 lat, złożyła życzenia, więc to bardzo miłe, co mnie tutaj przywitało. Jest inna strefa czasowa, musimy się do niej dostosować, natomiast jeszcze nie czuję jetlaga, podobno trzeci, czwarty dzień jest najgorszy. Jeśli chodzi o klimat, zaskakująco trudny do zniesienia. Całe szczęście w obiektach mamy klimatyzację i nie jest to tak odczuwalne, ale kiedy przebywamy na zewnątrz, naprawdę jest to trudne do zniesienia, bardzo parno, bardzo duszno, coś czego nie znamy na co dzień. Lepiej się z takim widokiem biega? Za wami też już pierwsze treningi, bo odbyliście dzisiaj trening i na siłowni, i w hali. Jak się po tych treningach czujecie i jak ten obiekt meczowy ocenisz? Ja czuję się świetnie. Zrobiliśmy aktywację na siłowni bardziej dynamiczną. Następnie trening halowy, aktywacja z piłkami, potem troszkę 6x6. Obiekt bardzo przyjemny, dobrze oświetlony. Tak jak już mówiłam, lekko klimatyzowany. Oceniam super. Czyli co, teraz pozytywne wrażenia, pozytywne nastawienie i co, po kolejne 4 mecze wygrane będzie, nie będzie łatwo na pewno. Dokładnie tak, mamy dobre nastawienia, wiemy, że te mecze będą jeszcze trudniejsze niż te w Turcji, ale motywacji i zaangażowania nam nie brakuje, trzymajcie kciuki, na pewno będzie dobrze.